Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. W mediach społecznościowych coraz większą popularność zyskuje astrologia, znaki zodiaku czy wszelkiej maści amulety. To prawda, coraz więcej ludzi zagląda właśnie, aby spojrzeć, jak będzie wyglądała ich przyszłość, bądź udają się do wróżki, aby również posłużyć się tą osobą, aby przygotować się na nadchodzącą przyszłość. Pytanie, czy ma to sens? I czy jest to bezpieczne? O tym porozmawiamy z naszym dzisiejszym gościem Robertem Tekielim. Miłe, złego początki to temat dzisiejszego odcinka. Ale zanim przedstawimy wam naszego gościa osobiście, to zapraszamy was do Julii, która dzisiaj będzie was gościć na naszym stanowisku facebookowym i instagramowym. Julio, powiedz, jakie pytanie dzisiaj przygotowałaś i jak się czujesz? Czuję się bardzo dobrze, dzięki, że pytasz. Oczywiście na Facebooku i na Instagramie jak zawsze czeka super ekstra turbo świetne pytanie, a brzmi ono, czego się boicie? Was też o to później zapytam, więc mam nadzieję, że się przygotowaliście, aby wyjść trochę z tej swojej strefy komfortu. Mamy nadzieję, że wy jesteście dobrze przygotowani do dzisiejszego odcinka i odpowiecie na pytanie Julii. I teraz przyszedł czas na felieton, którego tytuł brzmi... Boję się, że zapomniałam, ale dzisiaj jestem wyjątkowo dobrze przygotowana. Łabędzi śpiew Gladiatora. Felieton pod tytułem Łabędzi śpiew Gladiatora. Kiedy główny bohater filmu przeżywa heroiczną śmierć, zwykle, w zgodzie z przyjętym kanonem, stają mu przed oczami retrospekcje z całego życia, zwane potocznie filmem przed oczami. W historycznym filmie Gladiator, grany przez Russella Crowe'a Maximus, leży poległy na środku rzymskiej areny, a jego dusza przenosi się do Elysium, greckiego raju. Jego myśli szybują do rodzinnego domu, gdzie pozostawił żonę i syna pohańbionych przez wrogów. Zgoła odmienne sceny przypadają tak zwanym czarnym charakterom. Oni spadają z przepaści, zatrzaskują się w eksplodującym budynku, zostają nadziani na ostrze szpady. Na koniec padają na wznak z nienawistnym wyrazem twarzy. Oto plenerowa scena rodem z kina akcji. Na jeziorze szaleje burza. Wprawdzie nie widać amerykańskich motorówek ani piratów z Karaibów, ale zapowiada się jeszcze dramatyczniej. Oto rybacka łódź kołysana przez wzburzoną wodę. Burty kołyszą się na boki, a ciemna otchłań wód zaraz pogrąży rozbitków. Kiedy załamanie pogody zastaje apostołów z Jezusem na jeziorze Genezaret, jedyne co im przychodzi do głowy to krzyk rozpaczy. Panie, ratuj, giniemy. Wtedy pośród huku grzmotów słyszą pytanie, czemu bojaźliwi jesteście małej wiary? Główny bohater tej sceny, Jezus z Nazaretu, nie jest Batmanem ani Supermanem, ale nawet żywioły są mu posłuszne. Nie ulega wątpliwości, że w podobnej sytuacji nie bylibyśmy wolni od lęku. Pytanie tylko, czy w naszej historii i naszej finałowej scenie spadalibyśmy w otchłań, jak filmowe czarne charaktery, czy jak szlachetny, wpatrzony w niebo gladiator? Jaki byłby nasz łabędzi śpiew? Jaką kwestię włożyłby nam w usta dramaturg? I pytanie, czy wołalibyśmy wówczas imienia Pana Jezusa? Felieton za nami, a więc przyszła pora na przedstawienie gościa dzisiejszego odcinka. Jest z nami Robert Tekieli, dziennikarz, publicysta. Witamy Cię, Robercie, w pięknej góralskiej koszuli. Na początku chcielibyśmy Ciebie zapytać, bo już na początku trochę używaliśmy różnych słów, ale tak ogólnie brzmią one okultyzm. Co to okultyzm? Jakbyś mógł nam trochę to wytłumaczyć? Okultyzm znaczy literalnie wiedza tajemna. Natomiast problem polega na tym, że my nie jesteśmy informowani o tym, że wchodzimy w okultyzm, bo on się źle kojarzy. Nas przyciąga się miłymi obrazkami. Teraz jadąc tutaj obejrzałem sobie taki filmik, który zapraszał na festiwal, który, no, wiadomo, na łonie natury, bez alkoholu, zdrowie, super wszystko, tylko że potem okazuje się, że są również jakieś rytuały szamańskie, ale o tym mówi się dopiero na dalszym etapie. I nikt nie chciał być chyba okultystą. Ja stałem się nim, ale nazwałem sobie to dopiero lata potem,
dlatego, że chciałem być skuteczny. Miałem firmę, 700 osób zarabiało pieniądze i chciałem być po prostu człowiekiem skutecznym. Poszedłem na kurs kontroli umysłu według Silwy. I tam mówiono o falach alfa, beta, delta, teta, o synchronizacji półkul mózgowych, o tym, żeby kłaść język w pewnym miejscu na podniebieniu, podnosić oczy pod pewnym kątem i tak dalej, i tak dalej. Ja myślałem, że po prostu dokonuję jakiejś czynności w porządku natury, w porządku nauki i nagle na końcu książki, która prowadziła przez ten kurs, ja przeczytałem, że za tym wszystkim stoi jakaś inteligencja kosmiczna. I to jest właśnie droga wciągania, tak? Miłego, złego początki, tak? Na początku jest tak, że dostajemy cukierki od tej złej sfery, od tych czarnych charakterów duchowych. I dopiero po jakimś czasie konsumuje się konsekwencje. To są gorzkie owoce. A po czym możemy poznać, że mamy do czynienia z czymś okultystycznym? Tak jak wspomniałeś o tym festiwalu. No, na pierwszy rzut oka wygląda to normalnie, w porządku. Wegetariańskie jedzenie, bez alkoholu, w ogóle super, wszystko, zabawa, ogień, skakanie. Czy są jakieś charakterystyczne momenty, w których możemy tak się obudzić i kurczę, jednak coś jest nie tak? Pierwszą rzeczą jest język. Jeśli pojawiają się jakieś sformułowania dziwne, czakry, wibracje, jeśli mówi się o tym, że będą jakieś rytuały, trzeba zwracać na to uwagę, dlatego że te inicjacje, które prowadzą do problemów duchowych, realnych, one są zazwyczaj ukryte. I cały problem polega na tym, że w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat kultura przestała być miejscem bezpiecznym, a popkultura to już w ogóle. Tak? I my mamy... Trudno jest powiedzieć w dwie minuty o tym, o czym napisałem 10 książek, tak? ale jest sto kilkadziesiąt, opisałem fenomenów różnorodnych, od świadomego śnienia po podróże poza ciałem przez amulety, tak, wiarę w moc amuletów, bo to nie o to chodzi, że ktoś bierze jakiś kamień, tylko czy ja czegoś od tego oczekuję, jak można oczekiwać od związku krzemu zmiany w moim życiu, tak? Jak można oczekiwać od układu kart, że te karty tam to są kawałki tektury z pomalowanymi jakimiś znaczkami, tak? I dopiero wiara w to, tak, wprowadza nas w sferę duchową. Jeśli my wierzymy, że bioenergoterapeuta może nam dać zdrowie, tak? Nauka mówi nie, to bzdury. Takie fale nie istnieją, o których mówią bioenergoterapeuci, tak? Ale jeśli my idziemy do niego i oczekujemy czegoś ważnego, idziemy do wróżki, oczekujemy czegoś bardzo ważnego, bo wiedzy o tym, co będzie, tak? Jak znamy Biblię, to wiemy, że wróżka nie może nam przepowiedzieć przyszłości, tak? Ale ona może nas zafrapować i może powiedzieć nam rzeczy, o których nie wie nikt inny, żadna inteligencja, żaden człowiek. Ale jest inteligencja, która o tym wie i to jest zły duch. Ktoś, kto u tarocisty pobiera taką wiedzę, może spodziewać się problemów duchowych. Może spodziewać się depresji, których się nie da leczyć farmakologicznie, może spodziewać się seriami dziejących, może w jego życiu nastąpić seria negatywnych wydarzeń, które są statystycznie nieprawdopodobne, ich nagromadzenie. Tak? I to są już właśnie wskaźniki tego, że dotknęliśmy, myśląc, że dotykamy kultury, że dotknęliśmy jakiegoś kultu, jakiejś duchowości, że jakaś inicjacja się zdarzyła, o której w ogóle nic nie wiedzieliśmy. Ja pamiętam taką rozmowę w autobusie, dwie dziewczyny mówią, wow, ta Julia jest taka uduchowiona, tarota poznaje. Tak? Ja mówię, Boże Święty, jak w ogóle można kojarzyć z tym duchowość? Tak? No można, bo za tym stoi demon, ale te dziewczyny o tym nie wiedziały. A jakie konsekwencje w twoim życiu miało to, że zajmowałeś się przez pewien czas okultyzmem? Dwuletnia głęboka depresja, której się nie dało w żaden sposób leczyć. To jest rzecz trudna do opowiedzenia. Ja budziłem się rano w mokrym podkoszulku, tak? Wieszałem go na kaloryferze. Wieczorem go nie mogłem założyć, był wyschnięty, ale nie mogłem go założyć, bo on śmierdział potem, śmiertelnym potem, piżmem. Takim potem, jak się przerażeni ludzie pocą. Na szczęście moja babcia modliła się do Maryi i spotkałem Jezusa, który całkowicie, jakby, który pokazał mi, po pierwsze, poczułem Jego miłość, która była czymś nieskończonym, to był ocean, a po drugie, potem zacząłem rozumieć, że deficyty trzeba zaspokajać albo w sposób taki, o którym mówi nauka, jestem chory, idę do lekarza, tak? Albo w taki sposób, jak mówi wiara.
a wierzenia, to co jest pomiędzy tym wszystkim, to cała szara strefa tych amuletów, tych wibracji, tego ja ci dam wszystko, potrafię uzdrowić każdego, wystarczy, żebyś manifestował sobie Ferrari, będziesz miał Ferrari, bzdura. Ci ludzie, którzy uczą pozytywnego myślenia, nie są najbogatszymi ludźmi na świecie. Skoro już wspomniałeś o manifestacjach, teraz to jest bardzo popularny temat w mediach społecznościowych i młodzi ludzie polegają na nich i uważają, że kiedy coś zmanifestują, to im się wydarzy w życiu. Przykładowo podoba mi się jakiś chłopak, więc manifestuję to, że będziemy razem. Jakie to jest zagrożenie duchowe? Bo to niepozorne jest w sumie i tak... Na czym polega ta manifestacja, bo pewnie wszyscy wiedzą. Chodzi o to, że zniewolenie duchowe to jest efekt pewnego procesu. I pierwszym krokiem jest przyjęcie jako prawdę coś, co jest nieprawdą. Tak? Pierwszym błąd stoi przed grzechem. Najpierw trzeba uwierzyć, że myślenie o czymś może spowodować materializację się tego. Tak? Oczywiście myśl ma wpływ na rzeczywistość. Jeśli ty myślisz, że jesteś atrakcyjny, to przez 3 sekundy możesz komuś coś takiego narzucić. Tak? To jest kwestia działania siły psychicznej. Są ludzie, którzy są fotogeniczni, są ludzie, którzy nie są fotogeniczni. To są rzeczy, które odbywają się na poziomie psychicznym. Natomiast ideologia, która za tym stoi, pozytywne myślenie, ona mówi, że myślą można zmieniać rzeczywistość w sposób dowolny. Tak? I oczywiście jest to oszustwo, no bo każdy, kto manifestuje, no widzi, że nie otrzymuje tych rzeczy. Być może jakąś otrzyma, tak? No ale to jest statystyka. I teraz co temu człowiekowi się mówi? No źle manifestujesz. Do tego jakże ciekawego tematu i też poważnego wrócimy po krótkiej przerwie. Teraz zapraszamy Was do obejrzenia Sądy na ulicach Torunia. Czy jest coś, czego w życiu się boicie? Nie. Boga. Pająki na pewno takie większe, a tak to no teraz nie mogę wymienić tak z głowy. Na przykład ocena innych ludzi mam wrażenie. Właśnie co inni ludzie sobie może... Że to tak najbardziej też, bo to jest taki strach, który najbardziej blokuje też w takim codziennym życiu, więc myślę, że może to. Głębokich wód. Ciemności. Ja niczego. Może zostanie samą tak celnie w życiu. Życiowo? Straty czasu? Straty czasu. Nowej szkoły. Nowe poznania nowych osób i nauczycieli, przyjęcia do nowej szkoły. Aktualnie boję się licencjatu. Ja się na przykład strasznie boję wody. Jakby na przykład jak wchodzę do jeziora czy coś, to boję się, że coś mi tam dotknie, jakaś ryba. Boję się tego, co pływa w wodzie. Ja się boję pająków. Pająków. Especially the big dogs, I can't touch them. When they are screaming to me, I don't know, I want to go out, I want to run away from this dog. That's my biggest care in my life, yeah. Brak spełniania marzeń. To wszystko, co niszczy człowieka wewnątrz. Myślę, że uzależnienia. Ojeju, sam siebie chyba się boję najbardziej. Jeśli takie zagrożenie duchowe, to jestem sam dla siebie. Brak asertywności. A no zagrożeniem duchowym to nie może być ktoś, kto może nas demoralizować duchowo. To, że uzależnienia, bo powodują takie jakby niszczenie swojej psychiki i swojego takiego w siebie po prostu. Kłamstwo. Takie życie według tego, co inni może myślą, to może być często właśnie do takim zagrożeniem duchowym też. Nie widzę czegoś takiego, jeśli mam być szczery. W sensie wystarczająca pewność siebie i pewność działań i pewność obranego kierunku sprawia, że chyba nie dostrzegam zagrożeń duchowych. Kiedy odcinamy się od tej takiej swojej rzeczywistości, od takiej swojej po prostu głębi, żeby być zawsze zgodnym z samym sobą, żeby znać swoje priorytety, wartości i to, do czego dążymy i w co wierzymy. Bardzo dziękujemy ekipie za przygotowanie sondy, a teraz powracamy do rozmowy z naszym gościem. Na wstępie odcinka poruszyliśmy już kwestię astrologii, tak zahaczyliśmy o nią znaków zodiaku i właśnie chcieliśmy tutaj podpytać, bo to z pozoru jest dosyć niewinna zabawa, można powiedzieć, że no ktoś tam sobie przeczytał horoskop, co mu się przydarzy, czy to właśnie wyczytuje coś tam w gwiazdach i tak dalej. Jakie to może mieć zagrożenia duchowe? Jest w Piśmie Świętym taki pasus, który mnie zawsze bardzo fascynował. Nawracajcie się przez odnowienie umysłu. I nie ma nawrócenia, jeśli błądzisz, jeśli nie znasz prawdy. Tę prawdę można poznawać oczywiście po kawałku, tak? ale jeśli błądzimy, to nie jesteśmy w stanie się naprawdę nawrócić i otworzyć serca na miłość Boga. I astrologia jest właśnie takim absurdem.
całkowitym absurdem, dlatego że ona ma takie pozory naukowości, jakieś wykresy, oni mówią o jakichś, używają słów dziwnych, tak? Natomiast książka, główna książka, która, na której wszyscy astrologowie dzisiejsi się powołują i z niej wysnuwają swoje teorie na temat życia czy jakiegoś człowieka, który do nich przychodzi, ona była napisana w IV wieku naszej ery. I wtedy układ planet, ponieważ no, Ziemia przesuwa się względem ekliptyki, no, jest taki proces, który się nazywa precesja, nieważne, można sobie wbić w Google i dowiedzieć się, o co chodzi. I w związku z tym te wszystkie znaki przesunęły się o ponad trzy, czyli żaden baran nie jest baranem, no chyba, że wierzy w astrologię. Mhm. Jeszcze tutaj byśmy podpytali o takie zjawisko jak świadomy sen, bo wejdziemy sobie czy to na stronę jakiejś księgarni, czy wejdziemy nawet do stacjonarnej księgarni, to zauważymy tak zwane senniki, czy nawet poradniki, jak świadomie śnić. No i to brzmi bardzo fajnie, bo dla młodego człowieka to jest świetna sprawa, że może przeżywać drugie życie takie, jakie chce, takie jak sobie poukłada, bez żadnych problemów w swoim wymyślonym świecie. Ja powiem szczerze, że nawet miałem styczność z świadomym snem, w sensie sam jakby nie uczestniczyłem, bo mi się nie udało, ale byłem blisko, żeby właśnie w takie coś wejść. Byłem na obozie sportowym i właśnie tam koledzy coś zaczęli opowiadać. Jedni powiedzieli, że już tak śnią i że to jest fantastyczne, bo mogę sobie wyobrazić wszystko, mogę robić co chcę i wszystko jest pode mnie układane, tak jak tylko sobie to wyobrażam. I w zasadzie mówiłeś, że napisałeś o tym książkę i opowiedz nam, czy sam sen świadomy jest zagrożeniem już duchowym, czy już dalsze postępowanie w tym? Zagrożeniem duchowym nie, ale on otwiera na podróże astralne. To jest następny etat OBE i to już jest zagrożenie duchowe. Świadome śnienie, ono niszczy takie bardzo ważne w człowieku rozróżnienie, które w wieku 6 lat człowiek, którego nabywa. Chodzi o to, że dziecko małe nie odróżnia rzeczywistości snów od rzeczywistości realnej. Dla dziecka sen czy bajka to jest dokładnie taka sama rzeczywistość jak świat realny. I w tym wieku 6-7 lat to na drodze rozwojowej po prostu znika. I wchodzenie w świadomy sen, po pierwsze nie jest świadome, ale to już mniejsza. Nie ma czasu, żeby się zagłębiać w szczegóły, ale ono może doprowadzić do sytuacji, w której my tracimy całkowicie rozeznanie, czy jesteśmy w rzeczywistości prawdziwej, czy w sennej. I rozmywanie czegoś, co jest rozwojem człowieka, jest cofaniem się po prostu. I teraz, jak ktoś oglądał film Incepcja, to nie ma tego bączka. On nie istnieje. To jest tylko koncept scenarzysty. Chodzi o to, że w pewnym momencie człowiek się po prostu gubi. I miałem takie małżeństwo, które poprzez świadomy sen weszło w... Bo ja pomagam ludziom. Jest poradnia, w soboty można dzwonić, na Facebooku można znaleźć numer telefonu. I ci ludzie przyszli, dlatego że w ich życiu zaczęły się dziać dziwne rzeczy. I no, pokazałem im, w jaki sposób z tego świadomego śnienia wchodzi się w kontakt z rzeczywistościami, bytami duchowymi, dlatego że w chwili, w której te podróże astralne, te wyjścia poza ciało, tak, one są, komuś może się wydawać bardzo ciekawe, ale one żadnej wiedzy nie wnoszą. Są niezwykłym oszustwem, dlatego że możemy poznać, na przykład ktoś widzi siebie w czasie operacji, albo to jest coś jak wojna hybrydowa z człowiekiem. To znaczy tam są całkowite kłamstwa, półprawdy i prawdy. I te prawdy mają nas skłonić do tego, żebyśmy uwierzyli w kłamstwa. I to małżeństwo, kiedy zaczęło fruwać, zaczęło spotykać różne, ona pumę, a on kosmitów. On miał strasznie potrzaskaną wyobraźnię. I to był demon, który doprowadził do tego, że ich małżeństwo się rozpadło. Ona wylądowała w szpitalu psychiatrycznym. Jego losów dalszych nie znam. Po prostu penetrowanie rzeczywistości, która jest nam dana, bo to jest jakiś element naszej natury, tak? To, że śnimy, ale wchodzenie i próby wykorzystywania tych rzeczy naturalnych, tak samo jak na przykład wchodzenie w stan alfa, tak? Wizualizacje na tym polegają, na tym polega cała ta właśnie rzecz związana z manifestowaniem pragnień. To jest wchodzenie w jakiś stan naturalny, tylko wymuszone, czy też świadome wchodzenie w ten stan, w którym jesteśmy pozaświadomie przez ułamki sekund i też przez dłuższe chwile,
i próba wykorzystania go do osiągania realnych celów w świecie tym materialnym jest po prostu kalecząca. Ona niszczy pewne mechanizmy subtelne, które są w psychosomatyce człowieka. Teraz postawimy taki mały przecinek i do rozmowy powrócimy już za chwilę. A teraz pora na Facebooka. Zajrzymy do naszej Julki, która na nas czeka. Julko, czy przybywają nowe komentarze? Przybywają, chociaż zachęcam, aby nadal komentować, zwłaszcza na Instagramie. Teraz przeczytam kilka komentarzy z Facebooka. A więc Sebastian pisze, że boi się kary od Pana Boga i że uważa, że trzeba się w ogóle bać też o te nasze grzechy. Natomiast dużo komentarzy odnosi się do samotności. Boimy się tej samotności. No i myślę, że to jest taki strach każdego człowieka, ale teraz przecież mamy wakacje, mamy możliwości, więc możemy nabywać nowe znajomości i walczyć też z tą samotnością, z którą się zmagamy każdego dnia. Myślę, że teraz też pora przyszła na to, aby zapytać naszych prowadzących, czego się boją. Tak więc Czarek, Marta, powiedzcie. Panowie przodem. Nie damy przodem chyba jednak. Ja szczerze mówiąc chyba bym się podpisała pod tym komentarzem o samotności, bo nic mnie chyba tak nie przeraża jak właśnie może bycie już starszą osobą i bycie samotną osobą. No mi się wydaje, że statystyka nie kłamie i ja też powiem o samotności, bo gdzieś tam cały czas się otaczamy ludźmi i w moim odczuciu też tak zwykle bywa, że ludzie są i jakby ich nie było, nie wiem co by było. Więc zawierajmy znajomości. My dzisiaj zawieramy znajomość z Robertem Tekielim. A teraz wsłuchajmy się w teledysk, który przed nami. Mimo zbyt ostrych słów, mimo zranionych dusz, Panie, wybacz mi, Panie, wybacz mi, Panie, wybacz mi. Jezu, wybacz mi, Jezu, wybacz mi, Jezu, wybacz mi. Za kłótni gorzki smak, za ten stracony czas. Panie, wybacz mi, Panie, wybacz mi. Jezu, wybacz mi, Jezu, wybacz mi, Jezu, wybacz mi. Proszę o Twoje wybaczenie. To Twoja krew, święta krew. Twe poświęcenie dziś wybawia mnie, dziś uwalnia mnie. Za poraniony dom, za mój oziębły ton. Panie, wybacz mi. Jezu, wybacz mi. Jezu, wybacz mi. Jezu, wybacz mi. Za pożądliwy wzrok, nieczystość moich rąk. Panie, wybacz mi. Panie, wybacz mi. Panie, wybacz mi. Jezu, wybacz mi, Jezu, wybacz mi. Proszę o Twoje wybaczenie, poddajesz mi swą głowę.
się. To twoja krew, święta krew. Twoje poświęcenie dziś wybawia mnie, dziś uwalnia mnie. W teledysku pojawiło się pełno obrazków samotnych ludzi i myślę, że od tej samotności, o której już tak wcześniej sporo powiedzieliśmy, zaczniemy. Robercie, powiedz, czym spowodowany jest strach przed samotnością? Bo mówimy pod względem samotności, że jesteśmy wśród ludzi i boimy się, co będzie, jakby ich nie było, ale pamiętajmy, że też są ludzie samotni już teraz, którzy nie mają tych ludzi wokoło. Czym jest to spowodowane? Samotność jest tak dolegliwa, ponieważ jest brakiem miłości. My jesteśmy stworzeni do relacji, jesteśmy małpami. 70 osób, potrafimy rozpoznawać twarze, to nawiązujemy z nimi relacje. Jeśli nie ma relacji, człowiek choruje po prostu. I to choruje na poziomie psychosomatycznym, w końcu również fizycznym, no bo depresję. I dlatego te wszystkie zdania, które tutaj padały na samotności, to tak naprawdę jest wołanie o miłość. To jest wołanie o miłość. I dobrze jest, większość ludzi znajduje się w parach i znajdują tę miłość tam. Są też tacy, którzy znajdują ją z Chrystusem, tak? I z Nim są w relacji. Natomiast to wszystko, o czym ja piszę książki i o czym mówię, o czym dzisiaj zaczęliśmy mówić, to jest właśnie szukanie odpowiedzi na deficyty. No, coś nas dręczy, tak? Czujemy się nieszczęśliwi. I teraz pytanie, w jaki sposób zaczniemy rozwiązywać te swoje problemy. Czy będziemy szukali w jakichś dziwnych pomysłach typu właśnie wróżki, bioenergoterapia, jakieś terapia Berta Hellingera, w cudzysłowie terapia oczywiście. Czy też będziemy wierzyć w moc kamieni, czy w moc manifestowania swoich pragnień. Czy też jak jestem chory, to idę do lekarza, a jak mam problemy duchowe, to idę do kościoła, modlę się codziennie, poznaję Pismo Święte i po prostu no jak kogoś kochamy, no to chcemy z nim być. Więc ktoś, kto szuka miłości prawdziwej, Bóg jest tym pierwszym, najlepszym adresem. Natomiast w chwili, w której nie rozwiązujemy problemu, no to mamy dwie możliwości, agresja albo ucieczka. Ucieczka to uzależnienia, tak? Opętanie to jest uzależnienie od złego ducha. To jest konkretnie zawsze mamy do czynienia z uzależnieniem. Uzależnienie powstaje wtedy, kiedy mamy obniżony nastrój i używamy jakiegoś stworzenia, czegokolwiek, do tego, żeby sobie nastrój poprawić w sposób powtarzalny. Czy to będzie papieros, czy to będzie alkohol, czy to będzie masturbacja, czy to będzie, będą, są takie kobiety, które się seryjnie zakochują po prostu i cały czas są w stanie ekscytacji, to im daje dopaminę, neurotransmitery pracują i jeśli nie rozwiążemy problemu, tylko będziemy uciekali w takie podbicia nastroju, no to się uzależnimy. Można się uzależnić od wszystkiego, od teściowej też. Ale powiedz, dlaczego jak my przykładowo jesteśmy akurat osobami wierzącymi, a mimo wszystko zdarza się nam popełniać zło. Dlaczego ludzie wybierają tak często zło, mimo że wiedzą, że coś jest złe, a niekoniecznie dobro? Ale Pan Bóg się tym nie gorszy. Wie, że jesteśmy zranieni, wie, że jesteśmy grzeszni i grzech jest po to, żeby się podnosić. W poprzedniej strefie zaczęliśmy rozmowę o astrologii, znakach zodiaku, ale wiemy, że ostatnio zajmujesz się takim tworem jak Kościół Boga Wszechmogącego. Mógłbyś powiedzieć naszym widzom, czym to jest? Tak, to jest bardzo groźna sekta chińska. Pierwsze informacje na jej temat to 1991 rok. I dlaczego chciałem o tym powiedzieć? Ponieważ oni werbują katolików. To w Polsce sekty raczej nastawiają się na ludzi pogubionych, indyferentnych, na osoby, które nie są w Kościele. Być może teraz, ponieważ wizerunek Kościoła został zrujnowany całkowicie i wielu katolików odczuwa no wręcz dysonans, tak? Po prostu są ludzie nawet, którzy się wstydzą tego, że wierzą, tak? No bo jest Kościół, ksiądz to pedofil, tak? I tutaj tysiące innych jeszcze negatywnych skojarzeń. I być może dlatego ci ludzie werbują katolików, oni zapraszają na różaniec, oni zapraszają do grup, na nabożeństwa. Mają kilkaset fałszywych kont, w tym kilkanaście kont kapłańskich, znaczy w
widzimy zdjęcie kapłana i człowieka, który mówi tego językiem, udaje kogoś takiego, i kilkadziesiąt kont sióstr zakonnych. I ludzie są zapraszani, i teraz znowu wracamy do tego, co mówiłem, że zniewolenie jest procesem, tak? Bo na początku jest prawie, że w ogóle ortodoksyjnie. Mówimy o rzeczach, które są katolickie. Potem zaczynają się pojawiać różne dziwne wątki, a kończy się na tym, że Chrystusem jest żona twórcy sekty. Ale to podaje się dopiero wtedy, kiedy ludzie są już bardzo głęboko związani. Znamy, w tej chwili powstaje taka instytucja Centrum Ratowania Człowieka. Między innymi pierwszą akcją jest akcja informacyjna o tej sekcie. Znamy osoby, które rozbiły małżeństwa, znamy matki, które zostawiły dzieci, jeżdżą po Polsce i nawracają. Ci ludzie piszą, próbują wchodzić do domów opieki społecznej. Mówię cały czas o sekcie Kościół Boga Wszechmogącego. Oni mówią o tym, że jest nowa era, że w Kościele katolickim nie ma Ducha Świętego, ale to jest na tym kolejnym etapie. Tak? A rzeczy całkowicie nieprawdopodobne mówią już tylko do tych, którzy są tak związani z nimi, że oni przyjmą to, że jakaś kobieta jest Chrystusem, że to wszystko, co zrobił Bóg na ziemi, to jest w ogóle nieistotne. I tu postawmy przecinek. Przejdźmy ponownie do Julii, która powiedziała... Musi nam powiedzieć, czego ona się boi. Czego ona się boi, właśnie. Właśnie, nas postawiła pod ścianą, Julia. Ja was postawiłam pod ścianą, teraz wy mnie, dzięki. Ale tak, ja rzeczywiście, słuchając tej sondy, cieszę się, że nie jestem sama, bo tam padły takie odpowiedzi jak takie tego typu, że ludzie boją się pająków. Ja też bardzo boję się pająków, ale też boję się odrzucenia. I samotność też rzeczywiście, więc to są takie moje lęki. Mam nadzieję, że sobie jakoś z nimi będę radzić każdego dnia i was też do tego zachęcam, żeby nie poddawać się im, ale usiłować walczyć z nimi i to zło zastępować dobrem. A wracając do naszego pytania na Facebooku, to cały czas pojawiają się komentarze. Jednym z nich jest to, że Romuald pisze, że boi się stanąć przed Bogiem nieoczyszczony z winy. Pojawia się też taka odpowiedź jak sny, że Piotr boi się snów, wysokości, ale też zwierząt. To również pojawiło się w naszej sądzie. Ale kochani, odcinek jeszcze trwa, macie szansę być z nami, komentować, więc bardzo was do tego zachęcam. To ja tylko jeszcze dorzucę, że jako była współlokatorka Julii, potwierdzam, Julia bardzo się boi pająków, więc możecie się domyślać, kto je wynosił z pokoju. A teraz już może nie o lęku, a zapraszamy na cotygodniowe świadectwo. Dzisiaj będzie to Karol Cierpica, Wierzę w Boga. Zacząłem się wszystkiego panicznie bać, miałem ogromne lęki, ale też taki stan, że w zasadzie już nie chcę do tego wracać. Ja chciałem sobie po prostu odebrać życie. I wtedy zacząłem bardzo mocno szukać Pana Boga. On tylko na to czekał. Jad grzechu powoduje, i to wszystko powoduje, że chorujemy. Dosyć często. Jednego roku w Stanach Zjednoczonych odebrało sobie więcej życia żołnierzy niż na polu walki razem wziętym w Iraku i Afganistanie. To było ponad 300 żołnierzy. Bo kluczowym rozwiązaniem jest zwrócić się do Pana Boga. Pewnie Bóg też tak działa. Posyła dobry psycholog, dobry psychiatra. To są jakby, jak mówię, efekty uboczne działania Pana Boga, albo Jego po prostu plan. Ale najpierw zwróćcie do Boga. Nawet jak często tego nie czujesz jeszcze, to oddaj to Bogu. Powiedz: Panie Boże, ja tego nie rozumiem. Ja tego nie czuję, ale to jest decyzja wiary, bo Ty się zwracasz do Boga, do Twojego Stwórcy. Karol Cierpica, Wierzę w Boga. Powracamy do rozmowy z naszym gościem. Robercie, ja mam takie pytanie, bo często jak wchodzę do popularnej sieci księgarni, na półce z działem religijnym widzę książki księdza Pawlukiewicza, mojego ulubionego Luisa i oczywiście arcybiskupa Rysia, no różnych takich osób. I również tam na samym dole są książki związane z astrologią, wszelkiej maści senniki. I wydaje mi się, że ludzie tak myślą, że religia to też jest jakaś taka mistyka, tajemnica i że to jest coś właśnie takiego podobnego jak te wszystkie numery
numerologię i tego typu rzeczy. Czy mógłbyś wyjaśnić to naszym widzom, jaka jest różnica pomiędzy wiarą a właśnie astrologią? No, wiara jest skierowana ku Bogu, astrologia jest skierowana ku układom planet i twierdzi się, że układ planet może determinować nasze życie, a poznawanie tych układów może powiedzieć nam coś o tym, co się zdarzy. To jest po prostu bzdura. I to, czym dziś kultura i popkultura najbardziej ranią, to jest właśnie pomieszanie kultu i kultury. Kult to jest oddawanie czci czemuś lub komuś, tak? Kultura to są rzeczy bezpieczne, czyli coś, co ma nas podnieść, co ma nas nauczyć, co ma nam w życiu pomóc, dać nadzieję. I mnóstwo osób przez wiele setek lat nad tym pracowało i mamy piękno, mamy dobro, mamy prawo. Są rzeczy, które naprawdę, z którymi warto obcować. I oprócz tego zaczęły wchodzić wierzenia różnorodne, szczególnie po 1968 roku, gdzie zwyciężył taki pomysł na świat, jakim jest irracjonalizm, że nauka to jest coś złego, że wiara to prowadzi do zniewolenia. Tutaj koleżanka wasza powiedziała o tym, że trzeba walczyć z grzechami. Trzeba Bogu oddać tę walkę. To jest najlepszy sposób, że odrzucić te wszystkie propozycje, które mają nam dać szczęście, a one są no, absolutnie niewiarygodne. Mój przyjaciel miał 27 lat i zachorował jego przyjaciel. Pojechał do szpitala, był magiem, pozytywne myślenie, ileś tam inicjacji, reiki i tak dalej. I on mówi, zobaczyłem strzęp człowieka. I ja mu, co miałem mu powiedzieć? Afirmuj, medytuj. My rozmawiamy o życiu ludzkim, które jest bezcenne absolutnie. I jest taka religia Jedi, która jest religią wiary w moc i jej ona powstała w wyniku, że ktoś scenariusz Gwiezdnych Wojen czytał i się tym strasznie przejął. Więc nie ma najmniejszego powodu, żeby dać nabierać się na plewy. My mamy konkretne wsparcie, to w tym wsparciem jest Bóg Wszechmogący. A to wszystko, te wszystkie inne propozycje, no Budda nie mówił o sobie, że jest Bogiem. Tak? Konfucjusz nie mówił o sobie, że jest Bogiem. My mamy szczęście żyć w kraju, w którym mamy pełnię tego, co może nam pomóc w życiu. Tylko trzeba to życie traktować poważnie. Dziękujemy ci bardzo za dzisiejszy odcinek, za rozmowę. To było bardzo wartościowe. Zdecydowanie i dziękuję właśnie jeszcze raz za to, że byłeś u nas w studiu. I chcielibyśmy poinformować naszych widzów, że to nie koniec, bo dopełnienie tej rozmowy będzie w Radiu Maryja o godzinie 21:30 w czasie wzrastania. A teraz już spieszymy się do Julki, bo Julka chce nam ostatnią myśl powiedzieć. Niestety ostatnią na dziś, ale pozytywną. Już nie będę czytała komentarzy. Mam, kochani, nadzieję, że spędzicie dobrze tydzień bez strachu. Nie będziecie się bać ani pająków, ani samotności, ani różnych zwierząt. Życzę wam dobrych wakacji. Dzielcie się tą miłością, tak jak tutaj dzisiaj mówił nasz gość. Nie bójcie się. I cóż, nasi prowadzący, czego jeszcze życzymy naszym widzom? Życzymy radości i żeby cały czas z wami ktoś był. Kończąc dzisiejszy odcinek. Dziękujemy i zapraszamy już za tydzień o stałej porze 18:15. Do zobaczenia.